Dzień dobry Państwu. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o trzęsieniu ziemi w Lizbonie w roku 1755 i o jego interpretacjach, czyli wrócić do odległej przeszłości, ale jednocześnie mam poczucie, że ten powrót do przeszłości jest powrotem do przyszłości. Back to the Future, jak głosi tytuł znanego filmu Roberta Zemeckisa. Dlatego, że mam takie poczucie, iż walka z pandemią dzisiaj to także walka o ilość stron w podręcznikach historii za 100-150 lat. Im bardziej walka się uda, można domniemywać, tym mniej będzie stron o COVID-19 w wieku XXI. Chociaż niestety już dobrze widzimy, że nie będzie to raczej kilkadziesiąt zdań, a dwa czy trzy rozdziały co najmniej. Spróbuję rzecz wyrazić nieco inaczej. To, co wiemy o trzęsieniu ziemi w Lizbonie w roku 1755, wiemy już o pandemii z roku 2020. W takim mianowicie sensie, że trzęsienie tamto, czyli najistotniejsza światowa katastrofa naturalna do chwili pojawienia się obecnego wirusa, obrosło tyloma tekstami we wszystkich możliwych gatunkach i rezonuje tyloma echami, że uznając ogrom dzisiejszej katastrofy, a trudno szczędzić przymiotników, gdy o niej mówimy, łatwo możemy przewidzieć na 100 lat do przodu podobną poświęconą jej literaturę. Do trzęsienia ziemi w Lizbonie doszło 1 listopada. Epicentrum znajdowało się 200 kilometrów na oceanie, 200 kilometrów od brzegów lizbońskich. I w skali Richtera obliczają naukowcy, osiągnęło około 8,7 stopni. Zadrżała wówczas cała Europa Zachodnia i Północna Afryka. Pierwsze wieści dochodziły z Hiszpanii, z Kadyksu, z Madrytu. Pod koniec listopada już wiedziano więcej dzięki listom pisanym przez świadków. Jak często powtarzano, z miejsca, w którym była kiedyś Lizbona, czy też z miejsca, w którym istniało miasto zwane Lizbona, i dzięki relacjom kurierów specjalnych. Wielkie poruszenie wywoływała informacja, że kataklizm zdarzył się w chwili religijnych ceremonii zapełnionych z okazji święta w kościołach o 9:50 rano, kiedy mieszkańcy Lizbony, zostawiwszy w rozpalonych piecach świąteczną potrawę, która miała długo dojrzewać, udali się na mszę. Bezpośrednich świadectw jest sporo z tego wydarzenia. Zacytuję kilka z nich. Jeden ze świadków francuskich pisze: kiedy w mieście walące się budynki siały śmieci, przerażenie, miałem szczęście przebywać na wsi. Czułem, że ziemię dotknęły wstrząsy po jej najgłębsze fundamenty. Wiedziałem, jak ziemia otwiera się w wielu miejscach i wydobywają się z niej gwałtowne ognie zmieszane z gęstym czarnym dymem. Groza tego widoku nigdy nie opuści mej pamięci. Co chwila zdawało mi się, że zlecę między ogniami do samego środka ziemi. Do tego środka ziemi, do którego będzie wędrował, jeśli Państwo pamiętają, Juliusz Verne w swojej powieści Podróż do wnętrza ziemi. Ktoś inny w świadectwie zatytułowanym Obraz potworności, czyli wierny i dokładny opis zniszczenia Lizbony przez trzęsienie ziemi, pożary i gwałtowne przybranie wód, naszkicowany przez widza tego nieszczęścia, pisał: ziemia, która otworzyła się pod fundamentami domostw, wyrzucała z siebie smoliste i śmierdzące siarką materie, które zapalając się stopniowo w szczelinach i otworach wydzielały miazmaty, od których drżały serca najdzielniejszych wśród nas. Wysłańcy królewscy z Lizbony informowali, że rodzina królewska ocalała, ale musiała spędzić 24 godziny w karocy, sama bez służby i przez całą dobę nie miała co włożyć do ust. I to zabawne jest, że niemal wszystkie relacje prasy europejskiej powtarzają to, że rodzina królewska głodowała przez 24 godziny.
Gazety podają, że zniszczonych zostało 7 ósmych miasta, że na 260 tysięcy mieszkańców zginęło około 100-130 tysięcy. Później szacunki nieco obniżono. Jeszcze w melodramacie zatytułowanym Katastrofa Lizbońska pół wieku później, wystawianym bardzo często we Francji, jeden z jego bohaterów, świadek katastrofy, wykrzykuje takie oto słowa: ziemia otwiera się ze wszystkich stron i żyga strumieniami ognia, które roznoszą się po kolejnych dzielnicach. Mężczyźni, kobiety, dzieci, budynki, wszystko znika w jednej chwili, chłonięte przez straszliwe otchłanie. Państwo widzą, tutaj mamy obraz z poetyki apokaliptycznej, takiej wzmożonej poetyki apokaliptycznej, otwarcie ziemi, pochłonięcie miasta, pochłonięcie całej cywilizacji. Takie obrazowanie bardzo, bardzo charakterystyczne dla opisów trzęsienia ziemi w Lizbonie będzie jeszcze powracało w poezji romantycznej, także u Mickiewicza. Niektórzy świadkowie są nieco bardziej powściągliwi. Jeden z Anglików, których wielu przebywało wówczas w Lizbonie, no ale to w końcu Anglik, pisze, że żaden do matki, że żaden ogień ani nie wyszedł z ziemi, ziemia się nie otworzyła, ale wszędzie otworzyły się niezliczone szczeliny, z których tryskały woda i piasek. Otóż dla sejsmologów jest to cenna wskazówka, gdyż tak zwane fontanny piasku są charakterystyczne dla trzęsień ziemi osiągających 9 stopni w skali Richtera. Trzęsienie ziemi w Sycylii w roku 1783, wybuch wulkanu Tambora w Indonezji w roku 1815, wyjątkowo śmiercionośna epidemia Hiszpanki po I wojnie światowej, dzisiaj często przywoływana. Tsunami w roku 2004 w Indonezji pochłonęło wiele więcej ofiar niż trzęsienie ziemi w Lizbonie. Czarnobyl i zniszczenie centrali w Fukushimie wywołały jeszcze groźniejsze skutki, ale to nie z powodu liczby ofiar i zakresu zniszczeń. Trzęsienie ziemi w Lizbonie przedarło się na pierwszą linię dziejów. Warto je przypominać, gdyż jego znaczenie wykraczało daleko poza materialny wymiar kataklizmu, jakkolwiek był on dla ówczesnej Europy niewyobrażalny. Wielkość zdarzenia lizbońskiego mierzy się przede wszystkim reperkusjami w refleksji filozoficznej, teologicznej, społeczno-politycznej, bardzo często stawianymi kwestiami uniwersalnymi o los ludzkości, o miejsce w nim zła, o istnienie Boga. Potrzebą, jakbyśmy to dzisiaj określali, redefinicji naszego istnienia na ziemi. Jeszcze pół wieku później będzie się mówiło o moralnym trzęsieniu ziemi, jakim była Lizbona, czy o tym, że w Lizbonie w wyniku katastrofy otworzyła się ziemia, zapadła się dotychczasowa wizja świata. To są cytaty z tekstów pierwszej wielkiej pisarki romantycznej pani de Staël. Używam tutaj często słowa katastrofa, ale chciałbym je troszeczkę sprecyzować, chociaż nie jest to łatwe. Bardzo dynamicznie rozwijają się w ostatnich latach wszelkie disaster studies, studia katastrofologiczne, i każda szkoła ma nieco inną definicję katastrofy. Ogólnie moglibyśmy stwierdzić, że katastrofa wówczas staje się obiektem badań historycznych, gdy okazuje się zdarzeniem zatrważającym, społecznym i kulturowym, łączącym i nadzwyczajnym. Zatrważającym w takim sensie, że chodzi o zdarzenie nie tylko, czy nie tyle powodujące ogromne zniszczenia, co przede wszystkim wymykające się spod kontroli danej zbiorowości i wywołujące panikę społeczną i kulturową, gdyż stanowi ono radykalne zagrożenie dla porządku rządzącego życiem zbiorowym. Trzęsienie ziemi na odległej odsiedzi ludzkich pustyni nie będzie katastrofą w tym sensie. Katastrofa, jak pisał Krzysztof Pomian, jest negatywną zmianą, która kładzie kres ciągłości, rozrywa czas ludzki, otwiera przepaść między przeszłością a przyszłością, zmienia naszą definicję rzeczywistości,
przynosi poczucie, że świat wypadł z kolei. I w tym rozumieniu, w tym mocnym rozumieniu słowa katastrofa wyznacza granicę, po której przekroczeniu społeczeństwo nie może już odgrywać spektaklu swojej trwałości i odtwarzać istniejący wcześniej porządek zbiorowy, mówić o sobie według tych samych, co w przeszłości, wzorów. Ale też katastrofa jest spajająca, gdyż federująca, gdyż skupia nowe zbiorowości, pozwala wypracować nowe wzorce tożsamości, znaleźć wspólnym wysiłkiem drogę wyjścia z katastrofy i drogę, którą należy w przyszłości obrać, aby skutki katastrofy zlikwidować i przewidzieć skutki katastrof kolejnych. Rozbicie się w Mirosławcu samolotu Kasa z najwyższymi dowódcami wojskowymi na pokładzie kilkanaście lat temu, czy pamiętne dla starszych pokoleń rozbicie się Iła-62 w Lesie Kabackim, byłyby w tym rozumieniu tragicznym wypadkiem lotniczym, lecz nie katastrofą. Natomiast katastrofą w znaczeniu, o którym tutaj mówię, byłby wypadek lotniczy w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku. Jego następstwa przeobraziły polskie życie polityczne, społeczne, kulturowe, wszelkie i siła rażenia tej katastrofy sięga dnia dzisiejszego. Trzęsienie ziemi w Lizbonie jest zatem niejako wzorem Sèvres, w ten sposób rozumianej katastrofy, tak jak jest wzór ze Sèvres dla jednego metra, tak właśnie ta katastrofa lizbońska mogłaby być wzorem katastrofy w cudzysłowie idealnej, pierwszym nowożytnym zdarzeniem o tak szerokim zasięgu, pozostającym na zawsze w kręgu katastroficznych skojarzeń. Filozof francuski Gilles Deleuze porównywał, a właściwie nie tyle porównywał, co zestawiał ze sobą trzęsienie ziemi w Lizbonie i zagładę. Nie dlatego, że takie zdarzenia można ze sobą właśnie porównywać, gdyż na skali grozy zagłada zajmuje najwyższą pozycję zła absolutnego, lecz dlatego, że skutki były podobnie dewastujące dla filozofii. Wówczas XVIII-wiecznej, później po zagładzie XX-wiecznej. Podobnie pisał Adorno w Dialektyce Negatywnej w podrozdziale po Oświęcimiu. Twierdził, że trzęsienie ziemi w Lizbonie wystarczyło, aby uleczyć Woltera z leibnicowskiej teodycei. Ale co w takim razie powiedzieć o zagładzie, która wywołała konsekwencje nie do ogarnięcia przez ludzką wyobraźnię. Zdolność do metafizyki została sparaliżowana. Została sparaliżowana w obu przypadkach. I temu służy to przybliżenie obu radykalnych zdarzeń. Bardzo szybko po trzęsieniu ziemi ruszyła pierwsza fala interpretacji i w zasadzie trwała ona bardzo długo, nigdy nie wygasła. Opierała się na tradycyjnych, teraz wzmożonych komentarzach o gniewie Bożym i o karze, która spadła na ludność lizbońską za jej grzechy. Zacytuję tutaj fragment bardzo głośnego dzieła jezuity Gabriela Malagridy. Podanie, lubię ten tytuł, podanie prawdziwej przyczyny trzęsienia ziemi w Lizbonie 1 listopada 1955 roku. Wiedz, Lizbono, że destruktorami tylu domów i pałaców, tylu kościołów i klasztorów, śmierci tylu ludzi i pożarów, które pochłonęły tyle skarbów, nie są komety, nie są gwiazdy, nie są wyziewy i miazmaty, nie są zdarzenia naturalne, lecz tylko i wyłącznie nasze grzechy. To jest, jak podkreślam, bardzo tradycyjny sposób spojrzenia na przyczyny katastrofy. 1200 lat wcześniej
Biskup Bresci, sporządziwszy listę 152 herezji o herezji numer 102 dotyczącej trzęsienia ziemi, tak pisał: herezją jest wiara, że trzęsienie ziemi wynika nie z woli i oburzenia Boga, lecz samej natury żywiołów. Świadczy to o ignorowaniu tego, co podaje Pismo Święte. W VI wieku inny mnich, tym razem aleksandryjski, pisał: co do trzęsień ziemi, twierdzimy, że nie powstają one w wyniku działania powietrza, gdyż my nie budujemy naszych hipotez na podstawie niedorzeczności, lecz powstają one na rozkaz Boży. Jezuita Malaglida zginie zresztą na stosie z polecenia inkwizycji podczas ostatniego autodafe lizbońskiego w roku 1761. Tejże inkwizycji, którą wydany 5 razy w roku 1756 dziele poważne myśli wywołane trzęsieniem ziemi w Lizbonie, John Wesley, założyciel ruchu metodystów, oskarży o wywołanie gniewu Boga swoimi niecnymi postępkami. W Lizbonie, jak mówiłem, przebywało wielu protestantów i bali się oni, że inkwizycja, ich największy wróg, zobaczy w nich kozła ofiarnego i zwali na społeczność protestancką winę za katakryzm. W samej Lizbonie po 2 tygodniach zorganizowano pierwszą wielką procesję, w której uczestniczyła rodzina królewska, duchowieństwo i lud lizboński, aby błagać ze skruchą o wybaczenie za nasze grzechy i prosić Boga, by w swym nieskończonym miłosierdziu zaniechał karania miasta i królestwa. Ogląd kataklizmu jako efektu boskiej interwencji był wówczas tak silny i tak narzucający się, że Kant, który zaczął pisać naukowy wywód na temat przyczyn katastrofy odnoszącej się do nauk geologicznych, czuł się zobligowany przypomnieć, że wielkim błędem byłoby uznawać za boską karę i zemstę takie wydarzenia jak lizbońskie i że interpretowanie wyroków boskich na własną rękę równałoby się skrajnej impertynencji. Fantazmat grzechu i kary jako pierwszej przyczyny kataklizmu łączy się z katastrofami immanentnie, tam gdzie one, tam i on. Tak już było oczywiście u starożytnych grechów, przecież Bóg Posejdon miał moc wstrząsania ziemią, kiedy chciał karać bogów lub ludzi. Ten fantazmat istnieje przede wszystkim w postaci religijnej. Nawet jeszcze dzisiaj możemy słyszeć jego echa, kiedy mowa jest o obecnej pandemii. Ale też w postaci świeckiej, kiedy interpretujemy COVID-19 jako karę za antropocen, za globalizację i za turbokapitalizm. W każdym razie po katastrofie lizbońskiej pytania o miejsca Boga w świecie katastrofy rozlały się po świecie, stając się kwestią gorącą, niemalże codzienną, rodzajem nagłej aktualności, a nie tylko karmą dla filozofów. Goethe wspomina, jak wielkie wrażenie wywarły na nim w dzieciństwie porażające wieści z Lizbony. I kiedy wspomina tamte lata, pisze, że Bóg, Stwórca i opiekun nieba i ziemi, który mu się jawił jako mądry i łaskawy ojciec, teraz wskazuje na zagładę zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. Jak to zrozumieć? Daremnie młody umysł chłopca, pisał Goethe, starał się bronić przed tymi wrażeniami, tym bardziej, że nawet mędrcy i uczeni w piśmie nie mogli, jak należy, wyjaśnić zjawiska. I teraz spróbuję przybliżyć, w jaki sposób owi mędrcy i uczeni w piśmie nie mogli wyjaśnić tego zjawiska, czy też raczej mogli je wyjaśnić na swój sposób. Starali się je wyjaśnić tak bardzo również ich pytanie o istnienie Boga w świecie katastrof dotykało.
Voltaire rozpoczął pisanie swojego poematu o zagładzie Lizbony wkrótce po tym, jak doszły do niego tragiczne wieści. Redakcja zajęła 4 miesiące, chociaż poemat nie jest zbyt długi. Fragmenty wysyłał w trakcie pisania różnym korespondentom, prosząc o opinię na temat wywrotowości utworu, bo czuł, że przekracza granicę. Ostateczną wersję nieco złagodził. Jego poemat nosi pod tytuł Rozpatrzenie aksjomatu Wszystko na świecie jest dobre. Dla Voltaire'a podstawowym celem ataku jest wiara w interwencję boską, o której tyle opowiadałem. Pytał, czy Lizbona bardziej zgrzeszyła niż bezbożny Paryż lub Londyn, czy śmierć niewinnych dzieci może być wynikiem sprawiedliwej kary. Opatrzność nie ma z katastrofą nic wspólnego. Do katastrofy, która mogła się wydarzyć gdziekolwiek i kiedykolwiek, doszło bez jej udziału, pisał. Pojęcie opatrznościowe każące interwencji można w ogóle wyrzucić z refleksji filozoficznej. Napisał swój poemat wierszem, uważał się za dobrego poetę. Nie była to opinia jego wszystkich czytelników, ale porządnie rymował. Ja dysponuję przekładem filologicznym. Przeczytam pierwszy cytat. Jak można pojąć Boga, który dzieciom ukochanym rozdał swoje dobra i tyloma krzywdami ich zarazem obdarzył? Jakie spojrzenie przeniknie boskie tajemnice i głębokie zamiary? Z istoty tak doskonałej żadne zło nie powinno się zrodzić. Od kogoś zaś innego przyjść nie mogło, gdyż Bóg jest jedynym Panem. A przecież zło istnieje. Ach, wzdycha Voltaire, smutne te prawdy. Ach, dziwne pomieszanie tylu sprzeczności. W kolejnych fragmentach, które będę cytował, zwraca się do filozofów, tak zwanych filozofów optymizmu. Fałszywi filozofowie, którzy krzyczycie, wszystko jest dobre, przybądźcie tutaj spojrzeć na te przerażające ruiny, te kobiety, dzieci na stosie, te pęknięte marmury, te rozproszone członki, tysiące nieszczęśników pochłoniętych przez ziemię. W kolejnym fragmencie zwraca się już do jednego filozofa, mówi mu Perty. Na całym świecie rozegają się jęki. Urodzeni dla cierpień po kolei wszyscy giną, a ty w nieszczęściu każdej istoty widzisz powszechne szczęście. Wykrzykujesz żałosnym głosem, wszystko jest dobre, lecz świat zadaje ci kłam. I w ostatnim fragmencie, który będę czytał, zwraca się do kolejnego filozofa, tym razem z imienia nazwiska, mianowicie do Leibnica. Leibniz nie uczy mnie wcale, jak to jest możliwe, że w świecie najlepiej urządzonym ze wszystkich światów niewinni i winni doznają tej samej nieuchronnej krzywdy. Słyszymy tu dwie formuły, z którymi Voltaire polemizuje i które chcąc nie chcąc rozsławił. Bo też Lizbona uprzytomniła Voltaire'owi wyraźnie, jak bezradna jest interesująca go od lat tak zwana filozofia optymizmu, do której było mu kiedyś blisko. Teraz się wszystko zmieniło. Bardzo bliski był mu angielski poeta Pope, do którego teraz się odnosi, krytykując jego sławną formułę wszystko, co jest, jest dobre. I dosyć bliska była mu leibnicowska teodyceja, którą kwituje legendarną frazą powracającą jeszcze później w powiastce Kandyd, żyjemy na najlepszym ze światów. Niecały miesiąc temu papież Franciszek w homilii wielkanocnej użył sformułowania, które w istocie rzeczy powtarza rozpoznanie istnienia Boga i świata, jak formułowali je filozofowie optymizmu. Siła Boga polega na przeobrażeniu dobro wszystkiego, co nam się zdarza, nawet rzeczy złych, mówił papież. W nasze burze Bóg wnosi pogodę, gdyż przy Bogu życie nigdy nie umiera. Dla Voltaire'a takie stwierdzenia w świetle tragedii lizbońskiej są nie do utrzymania. I nie do utrzymania jest teodycea Leibnica, czyli doktryna rozważająca, jak pogodzić istnienie Boga i zła. Teodyceja Leibnica to jest jego neologizm z greckiego Theo Bóg, dike sprawiedliwość. Pyta, jak usprawiedliwić Boga z istnienia zła? Jak Bóg może usprawiedliwić istnienie zła? Si Deus est, unde malum.
Jeśli Bóg istnieje, skąd, dlaczego zło? Sideum non est unde bonum. Jeśli Bóg nie istnieje, skąd dobro, dlaczego dobro? Leibniz uznaje, że żyjemy na najlepszym ze światów, że dobrem jest życie tym, co jest nam dane, że cierpienie i zło są wpisane w przedustawną harmonię świata, w porządek rzeczy, z którym się nie ma co wadzić. Jeśli zdarza się cierpienie, to w planie Boga leży, by człowiek tym lepiej mógł odczuć później dobro, które może być większe niż doznane bóle i krzywdy, bo też nic się nie zdarza bez przyczyny. Dla Voltaire'a taki pogląd, że cierpienie cząstkowe, pojedyncze, które spotyka poszczególnych ludzi czy poszczególne zbiorowości, jak zbiorowość lizbońska, składa się na dobro powszechne, jest nie do przyjęcia dla rozumu, całkowicie bezsensowne. Pogląd, że cierpienia, śmierć, ból mogą uczestniczyć w realizowaniu dobra, są również nie do przyjęcia. Bóg nie może usunąć zła, co by znaczyło, że nie jest wszechmocny. Ale też Bóg nie chce usunąć zła, co by znaczyło, że może nie jest najwyższą dobrocią. A może jest nawet na tyle złośliwy, że zło wzmaga. Które z tych stwierdzeń byłoby prawdziwe? Voltaire nie wie. Nie wie, gdyż uznaje, że rozum nie jest zdolny orzec niczego o boskiej naturze. Nie poddaje wątpliwość istnienia Boga, ale cóż jednak może o Bogu powiedzieć? Niczego. I dlatego też uznaje, że nie może niczego powiedzieć o przyczynach takiego, a nie innego losu człowieka. Nie może wyjaśnić sensu istnienia. Nie wie, to jest cytat, nie umie powiedzieć. To jest cytat z poematu Skąd przychodzimy i dokąd podążamy. Pytając o to, jaki jest sens cierpień, które nie są wynikiem żadnego grzechu, Voltaire widzi, że nie ma żadnych szans, aby pogodzić rozum z przekonaniem o tym, że Bóg jest wszechpotężny i nieskończenie miłosierny. I w ten sposób Voltaire ukazuje, że jak bardzo tragiczna jest ludzka dola. I nie pozostawia w swoim poemacie złudzeń co do tragiczności, co do nędzy naszego istnienia w osamotnionym świecie. Voltaire nie neguje istnienia opatrzności, czy jest zatem tak, że ofiarowuje Panu Bogu świeczkę, a światu ogarek. Jan Jakub Rousseau, jak zobaczymy, uważa, że Voltaire ustawia zabezpieczenia i że nie należy się dać nabrać, że Voltaire w swoim poemacie odchodzi od Boga. W samym poemacie czytamy: szanuję Boga, lecz kocham świat. I w tej partykule świat, lecz, i w tej partykule lecz mieści się ogrom wątpliwości Voltaire'a. W istocie Voltaire ma na myśli dwa byty rozłączne. I żaden z nich nie jest zadowalający. Stwórca jest na los ludzki i na cierpienia, które się z nim wiążą, całkowicie obojętny. A człowiek to jest istotą żałosną, poddaną przypadkowi, wedle którego rządzi się natura. Czy jednak rzeczywiście tragizm losu jest nie do podważenia, nie do naruszenia? Pod koniec poematu padają takie słowa, które jedni interpretatorzy będą określali jako dopisek zmiękczający owo ostre, tragiczne rozpoznanie ludzkiej kondycji, a inni jako credo, które katastrofa lizbońska pozwoliła Voltaire'owi sformułować. Otóż czytamy na sam koniec poematu, co następuje. Pewnego dnia wszystko będzie dobrze. Oto nasze oczekiwanie. Wszystko jest dobrem dzisiaj. Oto jest złudzenie. Zinterpretujmy to na korzyść Voltaire'a. Podstawą dla jedynej możliwej postawy filozoficznej byłoby nieskończone przekraczanie tego, co osiągnięte. Niezłomne wyczekiwanie zmian. Tu i teraz dobra nie ma i nigdzie nie będzie.
Filozofowie się mylą, filozofowie optymizmu, ulegają złudzeniu. Tu i teraz dobra nie ma i nigdy nie będzie, jakkolwiek będzie chciano to ludziom wmówić. Natomiast możliwe jest poprawianie naszej sytuacji. Dobro immanentne, powiedzielibyśmy dzisiaj, to oznaka myślenia totalnego i autorytarnego. I takie dobro jest wrogiem lepszego, czyli nieskończonego procesu kształtowania przyszłości, ruchu doskonalenia, którego efekty nigdy nie staną się trwale obowiązującym dla społeczeństw raz na zawsze ustalonym dobrem. Więc w ten sposób, odrzucając filozofię optymizmu i wiarę w opatrznościowe działanie na Ziemi i zarazem dystansując się od tragicznego oglądu ludzkiej kondycji, który sam Wolter wypowiada w swoim poemacie, w ten sposób jednocześnie kreśliłby, anonsowałby trzecią drogę. I opowie o tym nieco dokładniej w najsłynniejszym swoim utworze, który niekiedy trafia do szkół jako lektura obowiązkowa, czy raczej jako lektura zalecana, chociaż nie jestem pewien, czy to się jeszcze zdarza. Opowie o tym zatem dokładniej w powiastce Kandyd, czyli Optymizm, napisanej 2,5 roku później. Powracają w tej powiastce te same kwestie, o których mówiłem dotąd, tyle że rozpisane na literackie postacie i jeszcze ostrzej ujęte. Ograniczę się tutaj do przypomnienia postaci dwóch filozofów, Pan Grossa i Marcina. Pan Gross głosi, że cokolwiek się zdarza, zdarza się szczęśliwie i będzie alter ego, czy raczej karykaturą Leibnica i Poupa razem wziętych. Kiedy bohaterowie powiastki trafiają do Lizbony, gdzie się zdarzyło trzęsienie ziemi, Pan Gross mówi: wszystko jest możliwie najlepiej, jeżeli bowiem wulkan jest w Lizbonie, nie mógł być gdzie indziej. Nie jest bowiem możebne, aby rzeczy nie były tam, gdzie są. Wszystko bowiem jest dobrze. Czym zatem byłby optymizm Pan Grossa? W Kandydzie czytamy: optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze, kiedy wszystko jest źle. Drugi z filozofów, Marcin, wprost przeciwnie, uważa, że nic nie jest dobrze. Moglibyśmy powiedzieć, że jego pesymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest źle, nawet kiedy jest dobrze. Wypowiada w jednym ze swoich monologów takie oto zdania: nie widziałem miasta, które by nie pragnęło zagłady sąsiedniego miasta, rodziny, która by nie chciała wygubić innej. Milion regularnych morderców, przeciągając z jednego końca Europy na drugi, praktykuje z całą systematycznością mord i łupiestwo, aby zarobić na chleb, ponieważ nie posiadają uczciwszego zajęcia. W miastach zaś, które rzekomo zażywają pokoju, gdzie kwitną nauki i sztuki, zawiść, troska i zamęt ducha bardziej nękają ludzi niż wszystkie zarazy i klęski obleżonej fortecy. Tajemne zgryzoty są jeszcze okrutniejsze niż publiczne nędze. I tak dalej, i tak dalej. Marcin wymienia kolejne nieszczęścia, które widział na własne oczy. Słowem, tyle widziałem i doświadczyłem, mówię wreszcie, że jestem manichejczykiem. Istnieją wszakże i dobre strony, odpowiada na to Kandyd. Może, ale ja ich nie znam. Marcin, filozof pesymistyczny, mówi, że jest manichejczykiem, to znaczy kimś, kto podziela wiarę w to, że nad światem przejął władzę zły duch, zły demiurg i sieje zło, podczas gdy dobry Bóg przegrywa walkę i nie może przepchnąć się na ten świat ze swoją intencją dobra. Ostatecznie Kandyd, dystansując się od tych skrajnie odmiennych poglądów obu filozofów, wybierze to, co nazywam właśnie drogą trzecią, symbolizowaną słynnym zdaniem, które pada na koniec powiastki: trzeba uprawiać własny ogródek.
z dala od pokus dogmatycznego optymizmu i dogmatycznego pesymizmu, z dala od wszelkich dogmatów. Trzeba stawać twarzą twarz wobec rzeczywistości i jej codziennych, praktycznych wymagań. Jan Jakub Rousseau, który z Wolterem boksował się przez całe życie, był już w blokach startowych i gdy tylko poemat Woltera został upubliczniony, ruszył do ataku, pisząc do przeciwnika swojego list o opatrzności. I później, wiele lat później, będzie wspominał tę chwilę, gdy pisał list następująco. Uderzony, iż widzę tego biednego człowieka przywalonego, aby tak rzec z pomyślnością i sławą, jak gorzko wciąż deklamuje przeciw nędzom życia i znajduje ustawicznie, iż wszystko jest złe, powziąłem szalony pomysł, aby mu przemówić do duszy i udowodnić mu, że wszystko jest dobre. Voltaire, udając wciąż, iż wierzy w Boga, pisał Rousseau, wierzył w istocie jedynie w diabła, skoro jego rzekomy Bóg jest złośliwą istotą, która wedle niego znajduje rozkosz jedynie w wyrządzaniu szkody. Bijąca w oczy niedorzeczność tej nauki, oburzająca jest zwłaszcza u człowieka, który spoczywając w puchach szczęścia, stara się doprowadzić do rozpaczy swych bliźnich za pomocą strasznego i okrutnego obrazu wszystkich klęsk, od których on jest wolny. Widać, że tutaj Rousseau właśnie przeprowadza osobisty atak, ma za złe Wolterowi, który opływa w dostatki, ma zawsze suto zastawiony stół i do pełna wypełnioną szklanicę zarzuca mu, że opowiada o nieszczęściach tego świata, a sam wiedzie jak najbardziej słodki żywot. I że jest w tym sensie gorszy nawet niż Manichejczyk, gdyż Marcin, filozof manichejski, wierzy jeszcze, że do głosu może kiedyś dojdzie dobry Bóg, podczas gdy, jak pisze Rousseau, Voltaire uwierzył w istocie jedynie w istnienie diabła. Co mi mówi pański poemat, pisał wyście o opatrzności? To, że będziesz człowieku cierpiał do końca. Jeśli istnieje Bóg, który cię stworzył, a zatem istota wszechpotężna, to chociaż mógł zapobiec cierpieniom, piszesz Wolterze. Niemniej wszak nadziei, człowieku, że się kiedyś cierpienia skończą, gdyż trudno sobie wyobrazić, że istniejesz dla czegoś innego niż cierpienie i śmierć. Tak w ten sposób streszcza Rousseau tragiczną wizję Woltera. Wolter i Rousseau wyznaczyli, mam wrażenie, dwie drogi interpretacji katastrof aktualne do dzisiaj. O ile droga wolteriańska jest pasywna i moglibyśmy ją dzisiaj uznać za pesymistyczno-konserwatywną, katastrofy się zdarzają, bo taki jest świat, od swego zarania i nic się nie da zrobić. Można co najwyżej walczyć z własną melancholią, z depresyjnym oglądem świata. O tyle interpretacja kataklizmu przez Rousseau jest aktywna. Człowiek ma swój udział, jeśli nie w samych przyczynach, to przynajmniej w przerażających skutkach katastrofy. I dzisiaj moglibyśmy interpretację Rousseau uznać za ekologiczną czy lewicową. Albowiem u Rousseau wkraczamy na teren praktyki. I w przeciwieństwie do Woltera odpowiedzialność ludzka interesuje go w kategoriach społecznych i politycznych. Mnie interesują go kategorie metafizyczne i religijne, tak bliskie Wolterowi. Rousseau nie ma nic do zarzucenia opatrzności. Nie chce się tymi kwestiami zbyt zajmować. Woli się skupić na poczynaniach człowieka, gdyż jego uznaje odpowiedzialnego za większość materialnych szkód, a zatem i za zło fizycznego nieszczęścia. W wypadku Lizbony wina ludzka polega na złym projekcie miasta, na postawieniu go we wrażliwym miejscu naprzeciw oceanu, na niezwykle gęstej zabudowie, na ściśnieniu wielkiej liczby mieszkańców na małej przestrzeni, słowem na braku przezorności. Rousseau oskarża także mieszkańców Lizbony o to, że wracając do domostw po kosztowności,
kiedy już wybuchły pożary, zwiększyli w ten sposób liczbę ofiar. Spośród tych wszystkich wielkich, o których tutaj mówię, filozofów, pisarzy, Voltaire, Rousseau, także Goethe, także Kant, tylko Denis Diderot, od lat już właściwie ateista, chociaż nie wypowiada tego zbyt otwarcie, nie potrzebuje hipotezy Boga. Diderot wspomina o trzęsieniu ziemi w Lizbonie, także w swojej powiastce Kubuś Fatalista, która jest poniekąd odpowiedzią na powiastkę Voltaire'a. Diderot stawia rzeczy brutalnie prosto i prowokacyjnie prostacko. Skoro doszło do Lizbony, skoro zginęły tysiące niewinnych dzieci, skoro świat jest tak stworzony, że dobrzy cierpią, a ludzie źli prosperują, to Boga być nie może. Voltaire i Jan Jakub Rousseau jeszcze ratują istnienie Boga mimo istnienia zła, a u Diderota istnienie zła jest argumentem, czy wręcz dowodem na nieistnienie Boga. I w jednej z nieopublikowanych notatek, zapisanych gdzieś na marginesach czytanej książki, Diderot atakuje Leibnica za to, że na najprostszą kwestię, dlaczego zło i dlaczego Bóg, odpowiada czteroma tomami, w których używa filozoficznego, skomplikowanego słownictwa i które nie przynoszą żadnej wartościowej odpowiedzi. Na tym właściwie mógłbym zakończyć przegląd stanowisk rozważających to, co nazwałem zapaścią metafizyczną po lizbońskiej katastrofie. Ale chciałbym wspomnieć o jednej jeszcze interpretacji, która wydaje mi się ciekawa, tak ze względu na treść, jak i autora, którego nazwiska nie znajdziemy w żadnych podręcznikach dotyczących tamtego okresu. Kogoś o pięknym imieniu Anioł, czyli Ange, kogoś, którego daty śmierci nawet nie znamy. Ów Anioł miał na nazwisko Godard, Ange Godard, urodził się w roku 1709. W latach 1752-54 przebywał w Lizbonie i w rok po kataklizmie wydał całkiem opasły tom zatytułowany Relacja historyczna o trzęsieniu ziemi w Lizbonie. Jest to bardzo poważne opracowanie, które pisał w tym samym czasie mniej więcej co Voltaire pisał swój poemat i Rousseau swoją natychmiastową odpowiedź. I służyło to owo opracowanie całkiem długo historykom do szacowania strat. Godard dokładnie wylicza zniszczenia na poszczególnych ulicach Lizbony. Topografię miasta znał bardzo dobrze. I nawet podaje wartość pieniężną zniszczeń. I podaje też wiele danych pomocnych do obliczenia liczby ofiar. Dzisiaj historycy zresztą nieco obniżyli wszystkie te liczby, schodzą nawet ze 100-130 tysięcy do 20-30 tysięcy ofiar. Ale książka Godarda tym się po pierwsze wyróżnia, że odstawiając na bok kwestie zarówno teologiczne, jak i filozoficzno-metafizyczne, stawia pytania o korzyści płynące z katastrofy. Wprost o korzyści płynące z katastrofy. Jeszcze raz wrócę do poematu Voltaire'a, który pytał w swoim tekście, czy smutni mieszkańcy zniszczonego miasta zostaliby w swych nieszczęściach pocieszeni, gdyby ktoś im powiedział: umierajcie w spokoju, dla szczęścia tego świata zniszczono wam domostwa, inne ręce zbudują spalone pałace, odbudują spalone pałace, inne ludy narodzą się wśród zwalonych murów. Otóż na to skandaliczne według Voltaire'a pytanie Godard odpowiedziałbym: tak owszem, natura wystawiła ludzi na ryzyko i zniszczenie, doprowadziła do wielu ofiar, ale zarazem dała szansę prawdziwej odnowy, która w innym przypadku by się prawdopodobnie nie dokonała.
Można odnieść wrażenie, że Gudach twierdzą, że zło, że kataklizm, że zło się ostatecznie opłaca, że kataklizm wyszedł na dobre, mówi pozornie jak Leibniz. Ale tak nie jest, bo to nie jest myślenie, które się odwołuje do planów Boga, lecz jest oparte na analizie konkretu codzienności. Zatem kataklizm może się okazać pożyteczny, gdyż, cytuję Godarda, ziemia otworzyła się i pochłonęła tych, którzy ją pochłaniali. Co to znaczy? Kim byli ci, którzy pochłaniali ziemię portugalską? Otóż wraz z Ludem Lizbońskim, pisze Godard, kataklizm zniszczył angielską obecność w Portugalii. Anglicy, w opinii Godarda, byli jako beneficjenci Boga z Portugalii jej największym zagrożeniem, główną przeszkodą w rozwoju państwa. Ich ekonomiczna dominacja, ona rzeczywiście była bardzo silna, ich panowanie nad przemysłem hamowały rozwój portugalskiej państwowości i portugalskiej tożsamości. Portugalia, choć nie została oficjalnie podbita przez Anglię, to była doczepiona, pisał Godard, do pojazdu polityki angielskiej i nie mogła rozwinąć własnej państwowości ani prawdziwej niezależności, co skutkowało fatalnymi konsekwencjami dla życia Portugalczyków, dla życia zwłaszcza biedniejszych klas. Bo też państwo, konkludował Godard, nad którym ciąży inne państwo, nigdy nie ma dość siły, by się samemu podnieść. Stąd wniosek Godarda, który brzmi: ziemia musi się niekiedy otworzyć i pochłonąć miasta, by wykazać ślepotę narodów i oświecić je co do ich prawdziwych interesów. Ekscesy natury bywają konieczne, by powstrzymywać systemy dążące do panowania nad światem. Lizbonę warto więc odbudować, lecz pod jednym warunkiem: bez Anglików i nie dla Anglików. Godard jest przekonany, a to był ktoś, kto miał ogromne doświadczenie polityczne, że bieg dziejów wyznacza wojna wszystkich ze wszystkimi, jednych państw z drugimi państwami. Pisał, że ustanawianie praw politycznych i cywilnych obowiązujących wszystkie narody jest próżne, gdyż prawo mocniejszego zawsze będzie rządziło światem. Kataklizm byłby zatem punktem wyjścia do myślenia o strategiach politycznych na przyszłość, do strategicznego modelowania przyszłości. Co czynią dzisiaj w czasie pandemii teoretycy, czynią z wielkim zacięciem, kreśląc różne możliwe scenariusze politycznego rozgrywania obecnej katastrofy, tworząc różne modele przyszłości. W tym sensie interpretacja Godarda wydać się może najbardziej nowoczesna, najbliższa w swych założeniach różnym teoriom przebudowy świata po zakończeniu pandemii. A tych teorii, jak mówię, jest bardzo, bardzo dużo i codziennie możemy o nich czytać i codziennie możemy śledzić spekulacje dotyczące przyszłości pisane przez filozofów, socjologów, biologów, naukowców, teoretyków. Wspominałem, że nie tylko sama książka zasługuje na uwagę, także postać jej autora, a dokładnie jego osobliwa biografia. Podoba mi się, że być może najlepszą książkę o katastrofie napisał człowiek, o którego życiu można by napisać powieść awanturniczą. Na parę miesięcy przed katastrofą Godard musiał pośpiesznie opuścić Portugalię z powodu oszustw w grach karcianych. Znał się na tym, był znakomitym graczem w karty i znał się na ucieczkach, którym poświęcił wiele tekstów. Znał się na samym oszukiwaniu w grze. Napisał o oszustwach karcianych dużą książkę,
oszustwach karcianych starożytnej i późniejszej Grecji. Tytuł brzmiał Historia Greków, czyli tych, co korygują w grach przypadki losu. Niby nic wspólnego z jego oglądem tragedii lizbońskiej, a jednak jakby coś. Gudach bywał urzędnikiem wyższego stopnia, jeździł z misjami politycznymi po Europie, ale wszędzie oszukiwał, wszędzie grał w karty, wszędzie gdzie się pojawiał, robił zamęt i ostatecznie musiał uciekać. Był, zapewne szpiegował, to właśnie to jest pewne, tym bardziej, że napisał serię powieści epistolarnych o szpiegach. Znał się na ekonomice, na polityce, poświęcił im kilka poważnych traktatów. Starał się o przyjaźń z encyklopedystami, z Wolterem. Nie został przyjęty do towarzystwa. Także, muszę to powiedzieć, przez całe życie trudnił się stręczycielstwem. W Londynie w 1763 poznał Kazanowę i służył mu jako tłumacz, bo Kazanowa nie znał angielskiego. I służył mu jako doradca w jego podbojach. Kazanowa podziwiał jego inteligencję i jego niecnotę. Poznał także później markiza de Sada we Włoszech, korespondował z nim. We Włoszech, w Neapolu, Gudach napisał przewodnik o życiu nocnym, który został publicznie spalony i Gudach został wydalony za tę książkę z Neapolu. Ale Sadowi nastręczył czy pożyczył własną żonę, Salę, bardzo wybitną awanturnicę, którą wcześniej obdarował Ferdynanda II, króla obojga Sycylii. I tak dalej, jeszcze dużo więcej. Zatem raz jeszcze powtórzę, że jedną z najciekawszych książek o katastrofie lizbońskiej, może najciekawszą, napisał ktoś, kto miał tak burzliwe życie, pod tym względem był antywolterem. Ale też mówię o aniele, o Ange Gudaldzie, dlatego że ostatecznie najgorsze nawet wydarzenie włącza się w nasze dzieje, zostaje uwewnętrznione przez kulturę i spacyfikowane wówczas, gdy z historii zbiorowej zaczynają wyskakiwać, co na ogół wymaga wielu lat, jednostkowe historie. Zaczynają wyskakiwać z historii zbiorowej anegdoty, które wypływają na wierzch, odrywają się od katastrof, rozrzedzają ich grozę, przystosowują do życia w czasie między nimi. I ostatecznie mówią, że opowieść to wszystko, co mamy na najlepszym ze światów. Na tym będę kończył, ale będę kończył bez żadnych wniosków. Wnioski być może pojawią się, gdy wrócimy do przyszłości za 20, za 100, za 200 lat. Dziękuję bardzo.